Witajcie, przyjaciele. Rozmawiam dzisiaj z Arturem Cyrońskim. Witaj, Arturze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce, która niedawno została wydana. Książka zatytułowana jest Fundamenty wiary. Książka jest napisana na podstawie nauczań Artura Cyrońskiego Fundamenty wiary. Artur, ja chciałam zacząć od tego, że moim zdaniem to ty zrobiłeś pewien fenomen, bo kiedy ja byłam za granicą, to ja nie widziałam aż tylu różnych fundamentów, ile ja widzę w Polsce. Jakby zauważyłam, że kiedy przyjechałam do Polski, kiedy spotkałam się z tematem położenia prawidłowych fundamentów i z tym, że zrobiłeś nauczania na temat fundamentów, to nagle zobaczyłam, że chyba każdy kaznodzieja z każdego kościoła również nagrał swoje fundamenty. A będąc za granicą, ja się nie spotkałam z czymś takim jak właśnie nauczania na temat takich fundamentów. One były gdzieś tam określone, natomiast nie było czegoś takiego jak taki pakiet startowy Fundamenty wiary, które, do których zachęcani są ludzie, którzy chcą wzrosnąć w swojej wierze i w swoim poznaniu. Więc uważam, że zrobiłeś pewien krok i że tak jak w marketingu, kiedy na przykład jest jakiś produkt, to nagle są kopie tego produktu. Jak wyszedł iPhone, to nagle wszyscy zaczęli robić smartfony. Więc powiedz mi, skąd wyszła ta inspiracja Fundamentów wiary? Zanim powiem, to w ogóle chciałbym tutaj przede wszystkim podziękować Grzesiowi Stanikowi, który tak naprawdę spisał to wszystko i złożył do kupy. Ja w ogóle kiedy doszła do mnie taka świadomość, że będę pisał książki, to napisałem pierwszą książkę i po napisaniu tej pierwszej książki doszedłem do wniosku, że musiałbym spędzić całe życie na pisaniu książek. Mm-hmm. I zacząłem się modlić do Boga i mówić: Boże, to w jaki sposób te książki mają powstawać, ponieważ ja w ogóle wierzę w książkę. Nie tylko w internet, nie tylko w to, co jest rejestrowane elektronicznie, ale wierzę w książkę, spisaną książkę. I doszedłem do wniosku, że pójdę śladami Smitha Wigglesworda. Okay. Który nigdy nie napisał żadnej książki, a jego kazania były spisywane przez ludzi, którzy byli otwarci sercem na te prawdy, które on głosił. Mm-hmm. Potem zresztą te rzeczy też robiło wielu innych kaznodziei, także nie jestem tutaj jakby pierwszy w tym, a jest to tak. Sposób świetny. Więc tutaj Grzesio się podjął takiego zadania. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Zresztą też dzięki niemu rozpoczął się pewnego rodzaju taki techniczny cykl powstawania kolejnych książek. Natomiast co do tego, o co zapytałaś, to ja zawsze, znaczy od kiedy ja się nawróciłem do Boga, to ja zawsze twierdzę, że się nawróciłem na mądrości. Ludzie się nawracają na różnych rzeczach. Ja się nawróciłem czytając przypowieści Salomona i to był taki zawsze dla mnie fenomen, jeżeli chodzi o to, czym jest mądrość Boża. Okazało się, że ja jakby zrozumiałem w swoim życiu, że ta mądrość, ona stanowi bardzo silną taką ramę, na której można zbudować chrześcijaństwo. Czyli zobaczyłem, że fundament jest czymś, co w chrześcijaństwie musi być jasne. Tak. Dla wielu ludzi fundament no, jest określany bardzo chaotycznie, bardzo enigmatycznie wielokrotnie. Mhm. A fundament jest czymś, co musi być stałe, niezmienne, co można podać każdemu pokoleniu, co można też podać każdemu człowiekowi bez względu na jego poziom intelektualny, na wykształcenie i tak dalej. Stąd idea powstania fundamentów wiary, które będą ponadczasowe. I taka też tutaj książka powstała. Książka, która daje każdemu człowiekowi, który się narodził z Bożego Ducha, pełną możliwość startu. Startu na takiej stabilnej platformie. Okej. Okay. A jak byś powiedział, że te fundamenty wiary różnią się od różnych innych fundamentów wiary, które gdzieś tam cyrkulują w chrześcijańskich kręgach? No, powiem dlaczego. Ponieważ
te fundamenty wiary nie są teologią, po pierwsze. Czyli tutaj czytelnik nie znajdzie informacji jakichś bardzo, bardzo głębokich, skąd pochodzi Chrystus, jaka jest jego duchowa konstrukcja. Okay. Nie ma tutaj też religijnych zwrotów. Okay. Z cyklu, nie wiem, powiedzmy jakieś uwolnienie ducha, czy coś w tym rodzaju, co jest jakby nie do końca czytelne dla dyletantów. Mamy tutaj jakby 15 podstawowych elementów, na których zasadza się chrześcijaństwo. Okay. I te 15 elementów, one zawierają w sobie wszystkie kluczowe punkty, na których można powiedzieć, że stoi ten dom. To jest jakby takich 15 pali, na których można zbudować bardzo silny dom. Nie ma tutaj niczego, co trzeba się domyślać. Tak. Fundamenty są skonstruowane w ten sposób, że wystarczy je przyjąć jakby prostym aktem wiary i zastosować. Okay. Nie wymagają w żadnym wypadku rozważań. To jest też bardzo ważne, co to różni od fundamentów wielokrotnie kładzionych przez innych kaznodziei, że one nie zostawiają człowiekowi wątpliwości. Okay. Nie ma tam czegoś takiego, że muszę się domyślić, czy na pewno tak postąpić, czy tak postąpić. Tak. Mamy tutaj klarowność i powtórzę po proroku Izajaszu, że na tej drodze głupi nie zbłądzi. Tak. Po prostu nie trzeba się martwić. Dokładnie. I to jest właśnie piękno tej książki, również tych nauczań, fundamenty wiary, bo one faktycznie są tak jasne, tak klarowne, że kiedy ja przedtem słuchałam różnych innych nauczań, to faktycznie to było takie trochę masło maślane, że czasami nie do końca w ogóle rozumiałam, o co chodzi, a przede wszystkim nie wiedziałam, jak żyć. Nie wiedziałam, jak żyć i nie wiedziałam, jak skonstruować siebie na tym czymś, co ma być tym Chrystusem, prawda? A kiedy ja zaczęłam budować te fundamenty wiary na tych zasadach, to faktycznie moje serce i moje poznanie zaczęło się przemieniać. Zaczęłam realnie doświadczać Boga w sposób praktyczny i realny w swoim życiu. I uważam, że tego bardzo brakuje w poprzednim chrześcijaństwie. Ja myślę, że masz zupełną rację, bo w chrześcijaństwie mamy do czynienia z jakby bardzo silną przeżywalnością emocjonalną, połączoną z bardzo małą umiejętnością życia codziennego w mocy Ducha Świętego, bo kiedy ja się przyglądam na chrześcijaństwo, no to ono... Ja w ogóle nie twierdzę, że masa kościołów, że tam się nie znajdują większość wierzący ludzie. To nie o to chodzi. Tak. Chodzi o to, że ja jakby przez 21 lat chodzenia z Bogiem poznałem masę niepełnosprawnych chrześcijan. I takich naprawdę niepełnosprawnych. Albo ludzi, którzy uciekają się do metod tego świata. Tak. No bo muszą się jakoś, kurczę, ludzie ratować. No, tak. Jeśli widzą, że to, czego naucza Pismo Święte, to, czego nauczają u nich w kościołach, nie działa w ich życiu, no to oni uciekają do systemów tego świata. Mhm. I tam się gubią, i tam się brudzą. A druga grupa jest jakby bezradna, taka naprawdę jakby niedorozwinięta, nie potrafiąca zastosować mocy, o której czytają w Piśmie Świętym. I teraz do nas, do kaznodziei, należy to, aby tych ludzi usprawnić do życia. Tak. Usprawnić. To nie jest idea, żeby po prostu zrobić jeden wielki dom dla niepełnosprawnych i teraz wszyscy tam będziemy sobie siedzieć. Albo też jakieś zbudować faszystowskie getto, prawda, gdzie wydamy ludziom, kurczę, ostatnio a propos tego, ktoś mi dał do przeczytania, znaczy czytał mi kilkustronicowy w takich A4 wytyczne, jak w jednym kościele mają postępować ludzie ze służby witania. Ktoś mi to przedstawił, mówię, Chryste jedyny, to jak tam musi wyglądać lider grupy domowej, co on tam musi mieć, jakie musi spełniać warunki. Więc chrześcijaństwo nie jest też tym systemem jakiegoś takiego faszystowskiego getta,
masz to, 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 to i tamto, tylko ono musi właśnie posiadać bardzo silny, jasny fundament, na którym każdy człowiek zbuduje ten swój dom. Gdzie będzie człowiek miał bliską relację z Bogiem, bliską relację z innymi ludźmi, gdzie będzie zasobny finansowo, zdrowy, silny, no i w ogóle będzie potrafił żyć, a nie cofać się lub no, funkcjonować jak świat. No więc to jest to, co tu powstało, to jest praktyczny podręcznik życia. Tak, mi właśnie o to chodzi, że ja uważam, że większość tak zwanego świata chrześcijańskiego i ja również byłam częścią takiego nurtu myślenia, że Bóg Bogiem i Bóg jest od spraw niebiańskich, a ja jestem tu na ziemi i żyję w materialnym, rzeczywistym świecie i muszę sobie jakoś poradzić. I że oczywiście, że jakby mam kontakt z Bogiem przez niedzielne nabożeństwa czy czytanie Pisma Świętego, ale faktycznie było to pewnego rodzaju oddzielenie, że te sprawy materialne i te sprawy niebiańskie jakby były w pewnym sensie osobne i nie było takiego czegoś takiego, że jakby Bóg był praktyczny i że można było realnie żyć w mocy Ducha Świętego, będąc jeszcze tutaj na ziemi. I ja dlatego uważam, że te właśnie ta książka i te nauczania są fantastyczne, bo właśnie w sposób pragmatyczny pomagają zbudować przede wszystkim relację z Bogiem. Tak, a relacja z Bogiem jest jakby automatycznie przekładana potem za pomocą określonych mechanizmów Bożych na to realne życie tutaj. Tak. Bo w Chrystusie duchowość i fizyczność się łączą. Tak. To jest połączenie, bo to zarówno Bóg i człowiek. I teraz nauki Jezusa, one wszystkie biorą z duchowości, ale przenoszą do fizyczności. Okay. Więc to jest w ogóle fenomen chrześcijaństwa, w przeciwieństwie do w ogóle każdej religii innej, gdzie właśnie dzieje się to, o czym powiedziałaś. Jest Bóg, a wy tutaj, no i sobie żyjcie, to co On każe, róbcie i kiedyś w przyszłości On was za to wynagrodzi. A w Chrystusie jest coś innego. Tak. To jest połączenie nieba i ziemi i trzeba do tego mieć bazę. Tak. I to jest baza, jak połączyć niebo z ziemią, w jaki sposób zacząć praktykować duchowość i przekuwać ją na cielesność, tą fizyczność i żyć szczęśliwie po prostu. Tak. Także to ja zachęcam każdego po prostu. Okej, gdzie można kupić tą książkę? Bo Fundacja Królestwo zajmuje się kolportażem książki, także gdy sobie wejdziecie do internetu, wpiszecie Fundamenty Wiary, Fundacja Królestwo, tam jest sklep, możecie ją tam nabyć. Oczywiście możecie ją nabyć też tutaj u nas w Kościele Mocy w Warszawie, ale przede wszystkim przez Fundację Królestwo możecie ją nabywać. Super, Artur, dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo.